Cześć kochani, dziś przechodzę do Was z haulem i powiem Wam, że w tym miesiącu bardziej postawiłam na pielęgnację, także zdecydowana większość jest tu z pielęgnacji, może dwie rzeczy mam jedynie z kolorówki, także naprawdę niewiele i żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Pierwsza rzecz, o którą Wam pokażę, jest to żel myjący normalizujący na dzień i na noc, oczyszczenie, skóra normalna, tłusta i mieszana z liści manuka. Wygląda w ten sposób. Ja bardzo dużo dobrego czytałam na Wizażu na temat tego żelu i całej tej serii, więc stwierdziłam, że wypróbuję go i sama się przekonam, czy jest naprawdę tak dobry. I on ma 200 ml wielkości. Już Wam mówię, ile za niego zapłaciłam. Cena takiego żelu to jest 10 zł 63 grosze, więc też myślę, że to wcale nie jest aż tak bardzo dużo. Ja powiem Wam, że używam go dopiero około 4 dni. Jak na razie jestem zadowolona. Zobaczymy, czy sprawdzi mi się dobrze, testując go przez dłuższy czas. Kolejnym produktem również dziaj jest to tonik zwężający pory na dzień, na noc. Oczyszczenie, skóra normalna, tłusta i mieszana, liście manuka również. Wygląda w ten sposób. I on ma taką fajną aplikację, bo ma taką pompeczkę tutaj, którą można sobie psiknąć na cerę i później tam rozprowadzić fajnie. I powiem Wam, że ja nie jestem pewna, czy ten tonik jest mi do końca potrzebny, ale stwierdziłam, że wezmę go i wypróbuję również tak do kompletu. I tonik wygląda w ten sposób, jak możecie zobaczyć. Tutaj ma taką właśnie aplikatorek, taki jak jakieś perfumy albo mgiełka. I kosztował, już Wam mówię, 8 zł i 98 groszy, więc to też jest niedużo i również ma pojemność 200 ml. Kolejnym produktem jest to pasta do głębokiego oczyszczania twarzy przeciw zaskórniakom. I powiem Wam, że ja używałam tej pasty dopiero raz i już widziałam efekty. Jest naprawdę świetna, bo fajnie mi tą skórę oczyściła i naprawdę po jednym użyciu można zobaczyć bardzo duże efekty, także serdecznie Wam tą pastę polecam. Wielkość tej pasty to 75 ml. I ona kosztowała 9 zł i 16 groszy, więc uważam, że jak za tą cenę, to naprawdę każdemu mogę ją polecić, bo jest naprawdę świetna i fajnie oczyszcza naszą skórę i mówię Wam, że po pierwszym użyciu już widać rezultaty. Skończył mi się płyn do makijażu, więc postanowiłam, że kupię sobie również dziaj, skoro już tam jestem. Taki uniwersalny płyn do makijażu wygląda tak. On ma 120 ml, nie jest zbyt dużo, ale ja miałam kiedyś taki, tylko taki dwufazowy i nie pamiętałam dokładnie, czy mi się dobrze sprawdzał, czy nie, i stwierdziłam, że wypróbuję teraz ten. I cena tego płynu to 4,99, więc naprawdę niedużo. I tak jak mówię, ja go jeszcze nie używałam, bo dostałam gratis inny, więc stwierdziłam, że najpierw wykorzystam tamten. I właśnie rzeczą, którą dobrałam sobie gratis, bo zrobiłam zakupy powyżej 30 zł, to było również płyn micelarny, jest to płyn micelarny, receptura młodości, solanka sopocka, morskie algi, hydroretinol. I to jest 30+, ja tego wcześniej oczywiście nie widziałam, ale myślę, że on nie ma jakiegoś działania odmładzającego, więc stwierdziłam, że będę go po prostu używała. Tutaj wielkość tego płynu micelarnego to 200 ml, więc myślę, że nie jest taka mała buteleczka i ja już go używałam około 4 razy, więc myślę, że będzie wydajny. Kolejnym sklepem, który odwiedziłam, jest to Rossmann i tutaj już będę miała dwie rzeczy z kolorówki. Pierwszą jest kredka z Lovely, coś takiego. Jest to kredka do ust. Ona ma, ja myślałam, że to jest taki malinowy kolor, ale powiem Wam, że ona na ustach wygląda jak czerwień, także myślę, że i do czerwonej, i do różowej pomadki jako konturówka będzie sprawdzała się dobrze. Ona wygląda w ten sposób. Ja myślałam ogólnie, że ona jest wykręcana tutaj, ale powiem Wam, że nie, że to nie jest wykręcona i trzeba ją temperować. Także ja już jej używałam, więc ona nie jest ostra. Także coś takiego i cena takiej kredeczki to około 5 zł. Kolejnym produktem będzie maskara z Lovely również. Coś takiego i powiem Wam, że ja Wam tej maskary nie polecam. Chyba, że lubicie bardzo efekt takich bardzo naturalnych rzęs, bo ona z moimi rzęsami praktycznie nic nie robi, także chyba pójdę dzisiaj do Rossmanna i kupię sobie coś innego, bo ta naprawdę sprawdza mi się kiepsko. W Rossmannie kupiłam sobie również odżywkę do włosów, tylko ją kupiłam troszeczkę wcześniej. I jest to odżywka ze Schwarzkopf Gliskur. Jest to ekspresowa odżywka regenerująca. I
Ta odżywka ma nam dawać natychmiastowe ułatwienie rozczesywania i intensywny połysk. Ja Wam powiem, że ona jest naprawdę świetna. Ja ją pokochałam po prostu. Jest najlepszą odżywką chyba, jaką miałam, taką do spryskiwania. I faktycznie bardzo łatwo się pod niej rozczesuje włosy. I później są takie delikatne i naprawdę sprawdza mi się świetnie. I ostatnią rzeczą będzie już korektor z Well. Coś takiego. Ja tu już go wyjęłam, on jest taki w pędzelku. I odcięto 01 Light. Myślę, że będzie sprawdzał mi się dobrze. W sumie szukam już od bardzo dawna mojego wymarzonego, takiego idealnego korektoru i nigdzie go nie mogę znaleźć. Ten ma fajny odcień, więc powinien być spoko, ale czy będzie mi się dobrze sprawdzał, to zobaczymy. Dobrze, kochani, jak widzicie, nie miałam jakoś bardzo dużo zakupów, ale troszeczkę się tego zbierało, więc ja zdecydowanie wolę takie mniejsze hole, także to już wszystko, co miałam Wam do pokazania. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do łapkowania w górę, do subskrypcji, zapraszam na mojego Instagrama i co? I dziękuję, że tu jesteście. Pa, pa!